Tytuł płyty 95-2003. Wygląda tak. To faktycznie paradoks i zderzenie. Zderzenie Piotra Roguckiego sprzed 15 lat, kiedy piosenki zawarte na tej płycie powstawały, i Piotra Roguckiego po 15 latach, kiedy powstawały aranżacje tych utworów i nowa ich odsłona. To bardzo ciekawe, bo wiele osób Piotra Roguckiego kojarzy z tymi utworami. Natomiast spodziewam się, że w przeciągu 15 lat wyrosło kilka pokoleń, które nie mają zielonego pojęcia ani o Piotrze Roguckim, ani o jego piosenkach sprzed 15 lat. Dlatego na pewno zdarzą się albo przytrafią się osoby, które będą słyszały te piosenki po raz pierwszy i nie będą miały żadnych naleciałości interpretacyjnych związanych z wcześniejszymi odsłonami. Oczywiście będą mogły je sprawdzić na jakimś YouTubie czy innych portalach muzycznych, gdzie takie rzeczy można sprawdzić. No i właśnie zastanawiam się, jaka będzie reakcja na ten materiał ludzi, którzy nigdy wcześniej nie słyszeli tych piosenek. Tak naprawdę trudno mi złapać do tego dystans i określić, co by z tego wyniknęło, ale mam wrażenie, że zdanie i opinia tych słuchaczy byłaby najbardziej obiektywna, ponieważ ci, którzy słyszeli te utwory we wcześniejszych aranżacjach, czasami nie są zdolni otworzyć umysłu i pogodzić się z tym, że jednak nastąpił pewien upływ czasu, że zmieniło się sporo rzeczy, które wpłynęły na mnie i że w odsłonie, w której te utwory istniały 15 lat temu, nie mógłbym ich wydać, nie podpisałbym się pod takim albumem. No więc opinią ludzi, którzy słyszą ten album po raz pierwszy, bardzo chętnie chciałbym mieć do czynienia i dowiedzieć się, co o tym myślą. To ciekawe.